Godzina 19.10, Piłsudskiego 138, Serce Łodzi. Witam Was bardzo serdecznie, wszystkich kibiców, widzewiaków, widzów naszej klubowej telewizji Widzew TV. Ja nazywam się Jakub Dyktyński i witam Was w robotniczym talk show. A moimi dzisiejszymi gośćmi, a w zasadzie gośćmi RTS-u są dyrektor sportowy Tomasz Wichniarek. Dzień dobry. Dyrektor do spraw rozwoju sportu Maciej Szymański. Dzień dobry. Panowie, teraz takie grobowe miny. Przed chwilą było trochę uśmiechu, żartów. Dlatego na początek, na rozluźnienie zapytam, czy w ostatnie 48 godzin odebraliście dużo telefonów, SMS-ów z gratulacjami? Nie, wyłączyłem telefon, więc mam spokój. O, no to niedobrze. Tak ci menadżerowie mają się dodzwonić. Dadzą radę. Mają sposób. Znajdą sposób. Tak. Maciek, ty z kolei też coś odebrałeś, czy raczej spokój? Ja wyciszyłem, ale coś tam przyszło, także wibrowało. Tak, mam nadzieję, że każdemu odpisałem. Jeżeli tego nie zrobiłem, to przepraszam. A jak na te telefony, których nie odebrałem, to oddzwonię. Formuła programu jest bardzo prosta. Moi, wasi dzisiejsi goście są do waszej dyspozycji. Możecie zadzwonić do naszego studia, numer 422-88-6868. To jest numer do naszej widzewskiej centrali. No i za pośrednictwem telefonu będziecie mogli zadać pytania na nurtujące was kwestie. Ja na początek, panowie, chciałbym dopytać was w ogóle, czy czujecie jakby ogrom pracy wykonanej, żeby no, objąć te stanowiska za wami. No, dosyć długa droga. Na początek, Tomek, ciebie zapytam, no bo przyszedłeś do klubu no prawie 2 lata temu, tak? To tak, była 1 listopada. Tak, czyli druga połowa roku. Jak podsumujesz ten okres, czy czujesz się usatysfakcjonowany tym, co udało ci się już tutaj dla klubu wypracować? Znaczy, no w pewnym sensie tak, ponieważ pomijając wynik, który się nam udało wspólnie zdobyć i to jest jakby apogeum naszej pracy i to jest to najważniejsze, co się udało zrobić, no to też udało się stworzyć procedury scoutingowe, w ogóle dział scoutingu, bardzo fajnym projektem stażystów, którzy nas mocno wspierają. Pewne procedury w ogóle w klubie, tu rozpoczęliśmy z Maćkiem też budowanie strategii długofalowej Widzewa, więc wydaje mi się, że te podwaliny zostały stworzone i teraz jest ten monument, żebyśmy dalej tworzyli ten klub i udawało się go bardziej profesjonalnie prowadzić. A jeśli chodzi o taką prywatną satysfakcję, gdy staliśmy przed meczem w Legnicy przy Murawie, to zapytałem cię, czy czujesz takie podekscytowanie w związku z tym, że to był ten, mogliśmy tam wykonać ten krok, który dałby nam awans. Ostatecznie wykonaliśmy go przed własną publicznością, ale czy czujesz, że udało ci się pomóc Widzewowi w ogóle wskoczyć na ten poziom ekstraklasowy? Znaczy powiem tak, no na pewno pracą piłkarzami, którzy przyszli i oczywiście to jest tak, że oceny są bardzo subiektywne co do, czy ten jest lepszy, czy tamten gorszy, czy coś się udał tak kolokwialnie, czy też się nie udał. No ale wynik, tak? W sporcie jest najważniejszy wynik. Tutaj nie, to nie jest zwycięstwo figurowe, to się nie ocenia za styl, tylko za efekty, a tym efektem był awans, więc tak, jestem zadowolony ze swojej pracy, jakby z tego, że widzę awansował do ekstraklasy, ale z drugiej strony mam niedosyt co do tego, że może ci piłkarze powinni grać lepiej niż niektórzy zachowali się w danym momencie. Oj, myślę, że kibice wypytają cię dokładnie o to, który powinien grać lepiej, który nie spełni oczekiwań i kogo ci polecają w ogóle, bo myślę, że nasi fani oglądają rozgrywki ligowe. Maciek, podobne pytanie do ciebie. Ty przyszedłeś do klubu trochę wcześniej, 1,5 roku wcześniej, licząc od listopada 2020 roku. Może opowiedz, mówiłeś o tym już wielokrotnie, ale myślę, że warto przypomnieć trochę w szerszym kontekście, co zastałeś? A co dzieje się dzisiaj, no bo nie wszyscy wiedzą, ale Maciek przyjechał tutaj z konferencji, bardzo elitarnej konferencji, której gospodarzem jest dzisiaj Widzew, Akademia Widzewa na naszych miejskich ośrodkach przy ulicy Małachowskiego. Tak, no gościmy trenerów na kursie Elite Youth. Jest to jeden z 3 wyjazdów studyjnych w ramach tej edycji. Trenerzy byli w Akademii Lecha Poznań, byli w Akademii FC Porto. No i teraz goszczą u nas na obiektach treningowych Widzewa. Również jutro jeszcze też mamy te spotkania, te rozmowy na temat piłki i dla nas jest to bardzo duże wyróżnienie, że możemy zaprezentować swoje spojrzenie na piłkę, na proces treningowy. No i w kontekście tej drogi, o której mówiłeś, to myślę, że to też jest taki znak, że ta droga, którą obraliśmy, jest drogą rozwojową,
mamy już coś do przedstawienia, coś do zaprezentowania, zarówno jeżeli chodzi o organizację szkolenia, czyli poszczególne działy, które w tej akademii funkcjonują, ale też jeżeli chodzi o treści treningowe, czyli już sam program i działanie na boisku, też określona budowa sztabów szkoleniowych, które powodują, że te informacje, które trafiają do zawodników, no, są po prostu bardziej efektywne i zwiększamy prawdopodobieństwo tego, że zawodnik będzie wyszkolony na odpowiednim poziomie. Natomiast ja zawsze podkreślam, że mam świadomość, że to jest tylko pewien etap tej drogi i te procesy są długotrwałe, wymagają dużo cierpliwości. Myślę, że nie tylko w obszarze szkolenia stricte młodzieży, ale tak samo byśmy rozmawiali o dziale scoutingu, no to też po pierwsze trzeba te procesy stworzyć, trzeba znaleźć do tego odpowiednie osoby, następnie wyciągać wnioski też stosownie do środowiska, w jakim jesteśmy, do klubu, w jakim jesteśmy, z tych działań, które podjęliśmy. No i też oczywiście obserwować, co się dzieje w innych miejscach, aby cały czas nadążać za tymi trendami, które się w piłce nożnej pojawiają, więc to jest akurat w piłce nożnej piękne, że to jest taka niekończąca się przygoda i końca tej drogi tak naprawdę nie ma, tylko chodzi o to, aby pokonywać też jej kolejne szczeble, a na pewno takie widzę, jako cała organizacja ma do pokonania. Mogę wam powiedzieć, czy zdradzić, że w zasadzie podczas pracy Maćka tu wszyscy w klubie są poddawani mentoringowi, coachingowi. Ja już się na przykład nauczyłem, że wynik ma nie być celem, a efektem obranej drogi. Piątka, dziękuję. Kończymy program. A tak zupełnie na poważnie, wiem, że to się pojawiło chociażby podczas twojej prezentacji, Maciek, w trakcie wczorajszej konferencji, ale myślę, że warto to jeszcze raz podkreślić. No ty w jakiś sposób nie zostawiasz Akademii Widzewa. Ta funkcja w klubie się zmienia, ale no to jednak nie jest takie osierocenie tej widzewskiej kuźni talentów. Zdecydowanie nie. Zresztą to jest też coś, co przez te 3 lata bardzo często podkreślałem w rozmowach, czy z zarządem, czy z obecnym właścicielem, czy tak samo w rozmowach z poprzednim właścicielem, który co prawda był grupowy, także tam różne osoby, ale moim zdaniem nie do końca chodzi o ciągłość personalną w działaniu w klubach piłkarskich. Chodzi o ciągłość wizji, o ciągłość kierunku rozwoju. Piłka nożna jest bardzo wymagającym sportem, w którym są bardzo duże oczekiwania, jest bardzo duże zainteresowanie, więc też, aby efektywnie pracować, no to trzeba to po pierwsze podzielić na etapy, ale też praca na danym odcinku bardzo trudno, żeby była długa. Oczywiście znajdziemy przypadki Fergusona, Wengera, ale no to też było jednak jakiś czas temu. Dzisiaj ten świat jest dużo bardziej dynamiczny, dużo bardziej zmienny i tak jak powiedziałem na początku, zdecydowanie bardziej chodzi o to, aby kierunek rozwoju, wizja rozwoju była spójna i była konsekwentna, niż to, czy personalnie będzie to osoba X czy Y. Oczywiście te kompetencje osobowe też są bardzo istotne i według też określonego profilu osobowości należy poszukiwać ludzi, którzy mogą pewne rzeczy realizować, ale myślę, że przede wszystkim kluczowe jest to, aby stworzyć odpowiedni zespół ludzi, który w danym kierunku będzie pracował, wzajemnie się uzupełniał, dzielił się też swoimi doświadczeniami. To jest coś bardzo cennego, co chociażby wykorzystujemy w kontekście strategii rozwoju, o której Tomek wspomniał i też korzystamy z jego doświadczeń z klubów, w których poprzednio pracował. Tomek, dopytam, czy podczas spotkań pionu sportowego również macie do czynienia z takim wyłożeniem spraw i analizami ze strony Maćka? Znaczy Maćka się dobrze słucha, bo bardzo fajnie mówi. Ma dobry pomysł. Tutaj też pod tym względem się gdzieś tam zgrywamy, ponieważ gdzieś ta wizja jest wspólna i Maciej i ja chcemy budować klub, a nie tylko zdobywać wyniki w danym momencie. Więc czasami słuchamy, czasami mówimy, uzupełniamy się, jest okej. No i teraz moje pytanie tutaj za chwileczkę je zadam, ale mamy chyba pierwszy telefon ze strony naszego kibica. Tutaj mam sygnał od realizatora. Mamy czy nie mamy? Jeszcze nie mamy. Ktoś się rozłączył, bo już tu coś słyszałem, nie wiem czy wy też, takie niewyraźne, ale przejdę do tego, że po naszej prezentacji kibice mogą jakby patrzeć na waszą pracę i trochę oceniać was jako duet w pewien sposób, czy podczas spotkań. O, mamy pytanie? Mamy, no to czekamy. Cześć, witaj, jesteś na antenie, poprosimy, żebyś się przedstawił i zadał swoje pytanie. Halo, halo?
No cóż, druga próba nieudana. Nie wiem, czy będziemy dawać trzecią szansę, ale panowie, już wracając do tej zakulisowej pracy, chciałem właśnie dopytać o to, jak sobie radzicie trochę z tym, czy radzicie, czy macie problem z tym, że wasza praca będzie oceniana jako praca duetu, czy jednak oceniacie, że to jest kolejny krok w rozwoju klubu, tak? Że jednak zespół stoi za sukcesami, czy może czasami porażkami klubu, a nie jest to tak personalnie. Maciek. Czy zdecydowanie zespół. Oczywiście, tak jak Tomek powiedział, nasza współpraca myślę, że się układa w odpowiedni sposób. Co nie znaczy, że zawsze się zgadzamy, tak? Bo to też nie na tym polega, tylko właśnie na tym, aby dyskutować, aby dawać argumenty, przekonywać się, dlaczego powinniśmy robić tak, a nie inaczej. Natomiast zawsze to będzie zespół. No, nie zapominajmy o roli zarządu, o roli trenera pierwszego zespołu, o sztabie szkoleniowym pierwszego zespołu, o sztabie szkoleniowym akademii, o dyrektorze akademii. No, to jest kluczowe, aby ten zespół ludzi stworzyć. Jest bardzo mało czynności na świecie, które wykonuje się w pojedynkę. No i chyba mamy pytanie. Postaramy się, żeby teraz nasz słuchacz mógł je zadać. Cześć, jesteś na antenie. Przedstaw się i może na początek wyłącz transmisję, bo będziemy mieli pogłos. No i jeszcze raz witamy cię na antenie Widzew TV. Halo, halo. No niestety, trzecia próba, chyba już bez sensu, podziękujemy temu panu lub pani. No cóż, niestety, no jeżeli ktoś nie chce pogadać, no to niech nie zajmuje linii. Było sporo pytań z mojej strony, takich trochę o strukturze, o współpracę, a teraz trochę może mięsa i kuli z minionego sezonu, bo nie byłoby nas w tym miejscu, nie byłoby Widzewa, gdyby nie praca wielu osób, w tym wasze panowie. Tomek, jaki był najtrudniejszy moment minionego sezonu dla ciebie tak personalnie? Był taki, czy generalnie przez doświadczenie raczej odcinałeś się od problemów? Nie, znaczy nie było takiego momentu, że będzie to mój najtrudniejszy moment, że to jest jakiś taki przełomowy moment. Nie, były oczywiście takie momenty, że oczekiwało się trochę lepszej gry, czy trochę lepszych wyników, bo to polega, że oceniamy mimo wszystko przez pryzmat wyniku, szczególnie po tak dobrej rundzie jesiennej i tylu wzmocnieniach ofensywnych oczekiwaliśmy wszyscy, myślę, że nie tylko ja, ale tak samo zarząd, trenerzy, nawet piłkarze, że troszeczkę nam będzie łatwiej, a się okazało, że nie, więc dużo analizowaliśmy, zastanawialiśmy się, z czego to wynika, więc jakby nie było konkretnego momentu, były takie chwile, gdzie człowiek się zastanawiał, czy nie popełniliśmy gdzieś błędu, że nie ma tych efektów takich, jak oczekiwaliśmy, no ale summa summarum osiągnęliśmy ten najważniejszy efekt, więc nie, jakoś nie mogę powiedzieć, że takich trudne momenty, strasznie trudne momenty były, nie było takich. A jest taki moment, czy fakt, z którego jesteś szczególnie usatysfakcjonowany, no gdy pytam byłego w zasadzie szefa scoutingu, no to zastanawiam się, czy jesteś usatysfakcjonowany z formy któregoś konkretnego zawodnika, którego do sprowadzenia, którego przyłożyłeś rękę. Wiem, że raczej w pracy z drużyną nie wyróżnia się konkretnych zawodników i piłkarzy, ale jesteśmy już po sezonie. Myślę, że ktoś albo cię pozytywnie zaskoczył, albo potwierdził, że w pewien sposób miałeś rację, sprowadzając go do klubu. Znaczy, powiem szczerze, nie mam takiego konkretnego zawodnika, w tym sensie, że właściwie to wszyscy zawodnicy w mniejszym lub większym stopniu spełnili swoje zadanie. Myślę, że Marek Hanousek to jest taki zawodnik, kiedy przychodził do nas, też były różne informacje a propos wieku, a propos zachowań, a propos tego, że tam mniej w tej Karwinie grał, a tu pokazał, że jednak był bardzo dobrym wyborem. A to zawodnik, na którym Widzew będzie budował drużynę w Ekstraklasie? To zawodnik, który będzie jednym z tych, którzy będą tymi budowniczymi. No i mamy pierwszą odpowiedź. Uchyliliśmy rąbka tajemnicy w kontekście składu w przyszłym sezonie, ale mamy chyba kolejny telefon. Pierwszy w zasadzie, mam nadzieję, skuteczny. Witamy na antenie Widzew TV. Poprosimy o przedstawienie się i zadanie swojego pytania. O, halo, halo. Mam wrażenie, że ktoś usilnie próbuje się do nas dodzwonić, my go słyszymy, ale ta osoba nie jest albo zbyt wyraźna, panowie, albo konkretna w zadaniu swojego pytania. Mam prośbę do realizatora, żeby próbować w jakiś sposób weryfikować te telefony. Jesteśmy dalej na linii. Halo, halo? Słychać mnie? O, słychać cię. Słychać? Młody człowieku. Tak. Słychać mnie? Słychać cię. Halo, halo? Może tylko chciał sprawdzić, czy słychać. Tak, być może tak. Słychać mnie? No cóż, poproszę, żeby o kolejnego
słuchacza w zasadzie, widza. Zapytałem o Marka Hanouska, to jest doświadczony zawodnik, więc teraz przeskoczę i zapytam Maćka, czy on jest w zasadzie usatysfakcjonowany z liczby zawodników młodzieżowych, którzy do tej pory włączają się do składu pierwszej drużyny. I nie chodzi mi tylko o tych, którzy wybiegają od pierwszej do ostatniej minuty, bądź bliżej ostatniej, ale też w ogóle o tych, którzy notują te szlify w pracy z pierwszym zespołem. Prowadzimy takie też statystyki na przestrzeni każdego sezonu, odkąd jestem w klubie. W każdym sezonie zawodnik z Akademii debiutował w pierwszej drużynie Widzewa. W tym sezonie to był Filip Zawadzki. Natomiast na pewno tych minut jako Akademia chcielibyśmy, żeby było więcej, ale znowu no, mamy świadomość tego, na jakim etapie jest Widzew, bo zawsze ambicje były takie, aby awansował do kolejnej ligi, zawsze była ta mityczna presja, dla mnie trochę mityczna, bo uważam, że po prostu presja jest i trzeba sobie z nią radzić, a nie od niej uciekać. Natomiast to, co też cieszy, to że duża liczba zawodników na przestrzeni tych 3 lat uczestniczyła w procesie treningowym i teraz rolą Akademii jest to, aby ten proces treningowy, ale oczywiście rolą zawodników jest to, aby być przygotowanym do tego, aby więcej grać, nie tylko uczestniczyć w procesie treningowym, ale też po prostu grać, rywalizować o skład. Natomiast wiadomo też, że potrzebne jest do tego odpowiednie nastawienie w klubie, odpowiednie nastawienie... O to zadbacie. Pracowników do tego, żeby to jest też... Strategii to jest. To jest też strategii, ale też, żeby tym chłopakom dawać szansę, ale oni oczywiście muszą mieć świadomość, że powinni zaprezentować odpowiednie umiejętności piłkarskie, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko ocena sztabu szkoleniowego, to jest też ocena kolegi z szatni, który też chce grać z jak najlepszymi zawodnikami, no bo to będzie powodowało, że będzie widzę wygrywał mecze. Także to jest na wielu płaszczyznach istotne, aby zawodników młodych przygotować do tego, aby grali w pierwszej drużynie, natomiast na pewno stopniowo należy to realizować, tak jak powiedział Tomek, jest to ujęte w strategii, aby ci młodzi zawodnicy taką szansę mieli. Co się z tą szansą stanie, to zależy od nich. No ale trochę prowokacyjnie zapytam, myślę, że w głowach wielu naszych widzów gdzieś to pytanie się pojawia, kiedy tak masowo możemy spodziewać się piłkarzy z Akademii w pierwszej drużynie? Pytam o to dlatego, bo ja sam zdaję sobie sprawę z tego, że nie można spodziewać się tego z dnia na dzień, ale jesteś już w klubie od jakiegoś czasu i ktoś może zapytać, jakie są efekty i mówi sprawdzam. No, kibic ma do tego prawo, bo kibic też nie ma wglądu w proces szkolenia, tak, i trochę nie ma też doświadczenia w pracy tym, więc kiedy i dlaczego? Tak późno. Znaczy tak. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że liczba miejsc na najwyższym poziomie będzie zawsze taka sama, albo bardzo podobna, no bo kadry zespołów na poziomie ekstraklasy będą cały czas zbliżone, tak? Czyli żeby wejść na ten poziom, no to muszą nastąpić jakieś przesunięcia, trzeba wejść za kogoś, nie jest tak, że są wolne miejsca i się siada na wolnym krześle, tylko ktoś z tego krzesła musi wstać i w tym momencie trzeba wyczuć ten moment i na ten poziom wskoczyć. Dlatego to nie jest tak, że jakaś armia ludzi będzie funkcjonowała czy w pierwszym zespole Widzewa, czy w ogóle na poziomie ekstraklasy. To zawsze będzie jakaś podobna liczba. Kwestia, co się będzie działo z tymi zawodnikami dalej, czyli czy oni będą trafiać do lig zagranicznych, czy może będą trafiać do niższych lig, pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej, i tak dalej. To bardziej to jest istotne. I znowu odnosząc się do tej strategii, mamy określone, że też zawodnicy z Akademii stanowią część kadry pierwszego zespołu. Oczywiście, jeżeli to będzie, będą większe liczby, jeżeli będzie więcej zawodników o określonych umiejętnościach, no to świetnie, to się będziemy z tego cieszyć. Ale trzeba, mówię, pamiętać o tym, że ta liczba miejsc raczej jest dość podobna w ogóle w piłce nożnej. Drugim aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest to, o jakich kategoriach w ogóle wiekowych mówimy. Bo nawet patrząc przez pryzmat Widzewa 2, dzisiaj w meczach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, czy to przeciwko ŁKS-owi, czy przeciwko Unii Skierniewicy i tak samo jest w meczach ligowych, gra 6-7 juniorów. Czyli bardzo młodych zawodników, nawet nie młodzieżowców, bo tych młodzieżowców w tym momencie za dużo nie ma. Młodzieżowiec jest rocznik 2001-2002 w tym sezonie. Będzie 2002-2003 czy w Ekstraklasie 2001.
po prostu w tym okresie w Widzewie, no to szkolenie młodzieży nie stało na odpowiednim poziomie. Dlatego też pamiętajmy o tym, że mówimy o ludziach, którzy mają 17-18 lat i znowu możemy to porównać do innych klubów ekstraklasy czy pierwszej ligi, ilu takich zawodników w tych kategoriach wiekowych jest. Dlatego też trzeba się wykazać cierpliwością, aby ci zawodnicy dochodzili. Już w przyszłym roku będzie część zawodników z rocznika 2003, którzy staną się młodzieżowcami, no i taką właśnie szansę chcemy im stworzyć, aby oni się na tym poziomie mierzyli. Do tego tematu w jakiś sposób wrócimy za kilka minut, bo mamy słuchacza na antenie. Witamy Cię bardzo serdecznie na antenie Widzew TV. Proszę o przedstawienie się i zadanie swojego pytania. Dzień dobry, Janek z Kozienic, Centralnej Polski. Witam panów w studio. Panu Tomaszowi Wiśniarkowi chciałem życzyć, żeby znalazł kolejnego Marka Hanowska, bo to jest serce Widzewa. No i mam, panowie, pytanie takie, które się przewija pewno co pół roku. Czy widzę, wprowadzi rozmowy z którymś z byłych naszych zawodników? Mam tu na myśli, no, Augustyniak, Stępiński jest jeszcze czynnym zawodnikiem. Gdzie szukamy napastnika? Bo to jest chyba taka pozycja, której nam najbardziej brakowało w klubie. Dziękuję i pozdrawiam. Prosto z mostu. Pytanie do mnie. Jeżeli chodzi o tych byłych widzewiaków, to chętnie byśmy tu ich widzieli i gościli, tylko dzisiaj grają w klubach, które jednak chyba dają im większe możliwości, chociażby finansowe, niż Widzew. I na pewno trudny temat, ale rzeczywiście mieliśmy taki kontakt i z jednym, i z drugim. Myślę, że jest taki moment, kiedy oni tutaj przyjdą. Będzie taki moment, kiedy oni tutaj przyjdą. Co do napastnika, no to napastnika szukamy wszędzie, że tak kolokwialnie powiem. W tych ligach, których obserwujemy, my obserwujemy około 12 lig, z każdej ligi przeczesujemy i patrzymy, którzy zawodnicy, jeżeli chodzi o tych zawodników strzelających bramki, bo to jest to clue tego futbolu, mogliby do nas trafić i z takimi zawodnikami prowadzimy rozmowy, jeżeli chodzi o ewentualne przyjście do Widzewa. Czyli mamy odpowiedź na te dwa pytania i od razu kolejny słuchacz. Witamy Cię na antenie. Nie wiem, czy już nas słyszy. Jeszcze raz cześć i poprosimy o przedstawienie się i zadanie swojego pytania. Dobry wieczór, panowie. Łukasz z tej strony, z Liverpoolu. O, cześć, Łukasz. Witam, witam. Panowie, ja mam pytanie tutaj do pana Maćka i do pana Tomka, bo pan Tomek teraz przejął dowodzenie dyrektora sportowego. Kto za niego pójdzie na to stanowisko, które pełnił wcześniej, czyli nie pamiętam, czy to był dyrektor do scoutingu? Kto się zajmie tym działem, jakby scoutingu, kto będzie to dalej kontynuował? I pytanie do pana tak samo Maćka Szymańskiego, Macieja. Pan Maciej był dyrektorem od Akademii. Kto w to stanowisko pójdzie? Kto w to stanowisko i czy mógłby pan wytłumaczyć, jaką pan rolę teraz będzie pełnił? Czy to będzie takie łączenie Akademii, jakby tego dyrektora sportowego, tej wiedzy z Akademii z dyrektorem sportowym? Tak jakby taki łącznik między pierwszą a drugą drużyną? Ślicznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy. To może na początek Tomek. Znaczy, jeżeli chodzi o szefa scoutingu, czy dyrektora scoutingu, czy koordynatora scoutingu, to jakby nazwa to nie jest najważniejsza. No to prowadzimy rozmowy wśród różnych kandydatów. Mamy 2-3 pomysły na to i myślę, że w najbliższym czasie zostanie to zrealizowane. Tak naprawdę ważne, żeby ci ludzie mieli to DNA, tą pasję, to zaangażowanie i żeby potrafili wejść w ten rytm i byli przekonani do procesu, który jest stworzony tutaj w Widzewie, że przez ten proces można wyskautować najlepszych piłkarzy. Maciek? Jeżeli chodzi o dyrektora Akademii, no to podobnie są prowadzone rozmowy i mam nadzieję, że wkrótce już te osoby ogłosimy. Myślę, że jeżeli chodzi o... Czy kierunek Tyski jest aktualny? Nie, kierunek Tyski nie jest rozważany, nie będzie kierunku Tyskiego. Natomiast no, ja akurat miałem możliwość pracy w trzech województwach w Polsce na stałe, tak, bo na Mazowszu, na Śląsku i w Łodzi oczywiście i w województwie łódzkim. Natomiast no, środowisko trenerskie to też nie jest jakieś ogromne środowisko, znamy się w całej Polsce, więc tutaj w żaden sposób moje doświadczenie zawodowe nie sugeruje, skąd będzie ta osoba. Jeżeli chodzi o moją rolę,
to myślę, że ona oczywiście będzie wsparciem zarówno dla dyrektora sportowego, jak i dla dyrektora akademii, ale też dużo mówimy o strategii rozwoju i o tym, aby te procesy, które są w klubie w kwestiach sportowych, były spójne. Żeby one były logiczne i żeby były traktowane całościowo jako klub, żebyśmy nie mówili o tym, że akademia funkcjonuje tak, a pierwszy zespół to funkcjonuje inaczej. Nie, po prostu sport w klubie funkcjonuje w określony sposób i właśnie ma to być efekt tych dyskusji, tych rozmów, tych doświadczeń, które te wszystkie osoby posiadają. A moją rolą będzie też to zbierać i w klubie ujednolicać. Kolejne pytanie. Cześć, przedstaw się i możesz mówić. Dzień dobry, Rafał z Łodzi. Witam wszystkich, witam gości. I moje pytanie jest takie, chciałem się zapytać głównie, myślę, że do pana Tomasza Wichniarka. Tak, słucham. Gradobicie. Tak, do pana Tomasza Wichniarka o współpracy z firmą SportSolver, z firmą analityczną panów Dudkiewicza i Słupki. Czy korzystaliśmy z ich pomocy, z ich rad, z ich wyliczeń przy tym bieżącym okienku transferowym, czy przy poprzednim, zimowym? Czy ta współpraca będzie przedłużona i jak to się układa? Dziękuję bardzo. Znaczy z tego co... Ale lokowanie produktu. No właśnie, tak zastanawiam się. Tak, współpracowaliśmy z tą firmą. Mamy swoją analizę. Mamy dział analiz, który przy scoutingu prowadzi tę analizę bieżącą zawodników, którą wytypują skauci. Ale też, żeby wzmocnić tę analizę, czy ewentualnie zobaczyć inne spojrzenie, współpracowaliśmy z tą firmą, dostawaliśmy analizy tak samo piłkarzy czy zawodników, których skautujemy, jak i analizę gry naszego zespołu. Rozmowy są w toku, zastanawiamy się nad tym, czy dalsza ta współpraca będzie kontynuowana. Była to krótka współpraca, więc też jeszcze nie zrobiliśmy konkretnej analizy, bo ten moment jest bardzo gorący, mamy bardzo dużo pracy, więc dajemy sobie jeszcze trochę czasu na to, żeby podsumować naszą współpracę i podjąć ostateczną decyzję. Tak, tutaj zerkam też na Twitter. Jeden z kibiców, Marcin, przygotował takie zestawienie piłkarzy, o których kibice Widzewa pytają o pół roku, więc pozwolę cię o szybkie i krótkie odpowiedzi w kontekście, czy temat jest grany, czy nie. Pirulo. Wszystkie tematy, które będą tam powiedziane, powie, że nie. O, no to dobra. Albo nie wiem, bo... Ale poczekaj. To dobrze, czyli okay. Tak, Pirulo. Nie wiem. Sebastian Zalepa. Nie wiem. Emmanuel Klotej. Nie wiem. A słyszałeś o tym zawodniku, tym ostatnim? Nie wiem. Okej. Okay. Dla tych, którzy nie wiedzą, Manuel Klotej to był taki piłkarz, który był gdzieś tam widziany w kręgach Widzewa, zagrał parę dobrych meczów w Pucharze Narodu Afryki, już był załatwiony, już wsiadał do samolotu i nie doleciał do dzisiaj. Chyba potem gdzieś w Legii się pojawił, ale ostatecznie chyba kariery nie zrobił. No i mamy kolejny telefon od kibica Widzewa. Witamy cię w studiu Widzew TV. Poprosimy o zadanie pytania, no i oczywiście przedstawienie się. Dzień dobry, Piotr z Łodzi. Panie Tomku, ja mam takie w zasadzie kilka pytań, znaczy w zasadzie trzy pytania, natomiast widzę, że pan Tomek nie jest chętny do odpowiadania kto i kiedy. To ja zapytam w ten sposób może. Pierwsza rzecz to była taka plotka transferowa Joaquin Ardaiz, król strzelców drugiej ligi szwajcarskiej. Jeśli nie ma tematu, to proszę powiedzieć, nie ma tematu. Jeśli jest temat, wystarczy się uśmiechnąć i mrugnąć oko. Drugie pytanie to... No, kiedy ten pierwszy transfer? Kiedy usłyszymy o pierwszym transferze? A trzecie pytanie to w zasadzie dosyć podobne. Ilu pan Tomek ma już zaklepanych tak naprawdę piłkarzy? I to jest tylko kwestia ich czasu, żeby ich przedstawić. I no to a jeszcze ewentualnie czwarte. No nie wiem, niech pan zdradzi chociaż jeszcze jakiś, nie wiem, jakąś narodowość. I to wszystko. Dzięki, pozdrawiam i życzę powodzenia. Ewentualnie krąg kulturowy. Dobrze, powiem tak. Serdecznie dziękuję za te pytania. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to przepraszam, proszę wybaczyć, ale nie będę zdradzał żadnych nazwisk, ani nawet sugerował, czy ktoś do nas przyjdzie, czy też nie przyjdzie. Jak już kilka razy powiedziałem, transfery lubią ciszę i będę się tego trzymał. Drugie pytanie, czy mamy chyba zaklepanych, tak, zawodników? No to powiem w ten sposób, że dopinamy
transfery i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, nie chcę obiecywać, że to będzie kwestia tygodnia czy 10 dni, pierwsze nazwiska się pojawią. To było też w sumie drugie i trzecie pytanie właściwie odpowiedziałem. I czwarte, jeżeli chodzi o państwa miasta. Państwa miasta, regiony. No to tak naprawdę tutaj jesteśmy... Strefa Schengen. Tak, strefa Schengen, ale nie tylko. Myślę, że Europa, może w ten sposób, że tutaj bardziej terytorium Europy w tym obszarze, proszę sobie zastanowić się, kto mógłby do nas przyjść. No, ciąg telefonów się nie kończy. Witamy kolejnego widzewiaka na antenie. Tradycyjnie proszę o przedstawienie się i zadanie pytania i oczywiście skierowanie go do któregoś z gości. Dobry wieczór, Michał Ignaczak z tej strony, z Łodzi. Pytanie jest ogólne. Słychać mnie, mam nadzieję? Tak, tak. Słychać, świetnie. Ja wiem, że teraz najważniejsze oczywiście są transfery, akademia i tak dalej. Natomiast ja bym trochę poszedł głębiej, to może do pana Macieja bardziej pytanie. Jestem z całego pionu sportowego właściwie, to znaczy na kanwie wczorajszego dnia dziecka chciałbym się spytać, jaki jest pomysł klubu, czy całego pionu sportowego w tej dziedzinie na przyszłych widzewiaków, to znaczy nie na tych, co są dzisiaj w akademii, tylko na tych, na te dzieciaki, które mogłyby być w przyszłości w Akademii Widzewa. To znaczy, chodzi mi oczywiście o, ja wiem, że Widzew się od dawna angażuje w różne tam dla szkół pokazy i tak dalej, w niedzielę jest piknik i tak dalej, ja wiem. Natomiast czy pion sportowy ma jeszcze jakieś nowe, ciekawe pomysły, na przykład, nie wiem, tak rzucę tak mój stary pomysł sprzed wielu lat, żeby na przykład był problem z zagospodarowaniem, pomalowaniem korytarza u nas w budynku klubowym, żeby na przykład tam dzieciaki miały swoją przestrzeń, by mogły na przykład pisać swoje marzenia. Tak z dupy pomysł kompletnie rzucam po prostu w eter. Natomiast czy pion sportowy ma jakiś pomysł na te właśnie, jeszcze nie w akademii, tylko te dzieciaki, które za 5, 6, 7 lat będą w akademii ewentualnie. Czy pion sportowy ma jakiś na to pomysł? Dziękuję, nie blokuję linii. Pozdrawiam. Jak najbardziej tak. Przypominam, że w zeszłym roku zainaugurowaliśmy Młody Widzew, czyli działania skierowane do dzieci do 11 roku życia. W tym momencie mamy blisko 500 dzieciaków, które z nami trenują. W tym roku, poza oczywiście rozwojem Młodego Widzewa i takim ustabilizowaniem tych ośrodków szkoleniowych, które z nami funkcjonują, współpracują, to zaczęliśmy od nowa, można powiedzieć, rozwijać projekt klubów partnerskich. Także to też uważam, że jest utożsamianie z Widzewem, identyfikacja z klubem. Są to zresztą kluby głównie z województwa łódzkiego, więc tutaj też chcemy zaszczepić w lokalnej społeczności Widzew, w zasadzie kultywować te widzewskie tradycje w tych miejscowościach, bo one też są związane w dużej mierze z Widzewem, ale nie wszystkie, tak? Niektóre nie są w taki oczywisty sposób z tym Widzewem związane. Natomiast planujemy kolejne etapy szkolenia i też planujemy kolejne ośrodki Młodego Widzewa po to, żeby rozszerzać funkcjonowanie tutaj szkoleniowe tej akcji, ale też schodzić jeszcze niżej, jeżeli chodzi o kategorie wiekowe, pracować z jeszcze młodszymi zawodnikami. Oczywiście pracować w formie zabawy, w formie pokazywania, że Widzew jest fajnym miejscem, dobrym miejscem. Tak samo jak myślę, że w zeszłym sezonie wszystkie te akcje z dzieciakami na stadionie, no to też można to ze sobą połączyć. Niekoniecznie to jest rola pionu sportowego, ale jak najbardziej znowu integracja tych obszarów takich kibicowskich i sportowych, myślę, że jest jak najbardziej wskazana. Natomiast pan poruszył i inny aspekt, mówiąc o najmłodszych dzieciach, ja trochę powiem o tych zawodnikach, którzy już są w akademii. Chcemy jeszcze mocniej identyfikować zawodników akademii z klubem, z Widzewem, poprzez różnego rodzaju akcje społeczne, które są do tej pory w jakimś stopniu realizowane, ale teraz chcemy to jeszcze bardziej usystematyzować, tak żeby zawodnicy Widzewa, niekoniecznie z Łodzi, ale wiedzieli po prostu, w jakim są miejscu. Kolejny słuchacz, kolejne pytanie. Prosimy o przedstawienie się i skierowanie do jednego z gości swojego pytanka. Dzień dobry, Artur z Łodzi. Ja mam takie pytanie do pana Tomasza. Czy jest coś już wiadomo odnośnie proponowanych cen za karnety na przyszły sezon? No właśnie, tak. Czy są? Jak to będzie wyglądało?
Znaczy, powiem szczerze, że tak nie bardzo wiem, co mam odpowiedzieć, bo to nie jest moja działka i kompletnie niestety nie pomogę w tej kwestii. To nie jest działka pionu sportowego ustalać ceny karnetów. Myślę, że no, to pytanie trzeba skierować do zarządów, to mi się już wydaje. Dlatego to pytanie, bo nigdzie nie można tego... Okay. Przekażę tak za to pytanie, może zarząd się wypowie gdzieś, żeby... Ja myślę, że zarząd ogląda przede wszystkim dzisiejszy program i na pewno słyszał to pytanie. Niech żyje, widzę, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Niech żyje, widzę, to jest najlepsze pożegnanie. Dziękujemy za to pytanie. Oczywiście cennik karnetów pojawi się już, mam nadzieję, w niedługim czasie i będziecie mogli zapoznać się z cenami. Oczywiście będziemy walczyć o to, żeby stadion wypełnił się do ostatniego miejsca. Nie ma czasu na jakieś Ale to takie... pokazuje, jak duże są oczekiwania wobec pionu sportowego. No tak, nawet oczywiście. Po karnetu. Tak szczerze myślałem, że to jest pytanie do Maćka jako szefa rozwoju. No tak, było, tak, w ogóle. Znaczy, wcześniej bałem się, że to będzie pytanie o przyszłość młodych Widzewiak. Tu się bałem o taki widzewski program in vitro troszeczkę tutaj. Ale teraz mamy kolejnego słuchacza i prosimy o przedstawienie się i zadanie swojego pytania. Cześć, to znowu ja, Łukasz z Liverpool. Cześć, Łukasz. Chciałem jeszcze tak dopytać właśnie pana Macieja o to pytanie wcześniejsze. O te kluby patronackie, te partnerskie. Mamy w szeregach dwie bardzo wielkie legendy. Ja już kiedyś chyba zadawałem to pytanie Maćkowi. Zbigniewa Bońka i pana Munarczyka. To są legendy bardzo dobrych klubów europejskich. Czy jest możliwość, czy myślicie nad takim czymś, żeby klub może przez te osoby nawiązał jakąś współpracę z tymi klubami. Nawet nie mówię tutaj o pierwszą drużynę, tylko bardziej myślę może w kontekście nawet akademii czy coś takiego, żeby te dzieciaki mogły jeździć nawet tam na jakieś turnieje czy coś w tym stylu. Bo wiem też z dobrego źródła, że pan Młynarczyk naprawdę jest tam wielką legendą w Porto i myślę, że mogłoby takie coś się udać, dlatego zadaję to pytanie. Dzięki. Jak najbardziej myślimy o tym, natomiast też do takiej współpracy zagranicznej należy się dobrze przygotować i te kluby nie tylko będą współpracować dlatego, że kiedyś tam grał piłkarz związany zarówno z tym klubem, jak i z Widzewem i jest dobrze wspominany, ale też te kluby muszą wiedzieć, co mogą dzięki temu uzyskać albo w jakim zakresie w ogóle ta współpraca mogłaby być, dlatego no, powinniśmy być do tego po prostu dobrze przygotowani, aby z taką propozycją wyjść. Co do turniejów międzynarodowych, to tutaj uważam, że obecność Widzewa w Ekstraklasie bardzo pomoże w tym, aby drużyny Akademii Widzewa rywalizowały z drużynami z Europy. Zresztą w zeszłym tygodniu miał miejsce turniej w Wieliczce, gdzie reprezentacja Akademii U11, czyli no nie bezpośrednia drużyna Akademii, ale zawodnicy i z Młodego Widzewa i z innych klubów współpracujących brali udział. Był tam Sporting Lizbona, był właśnie Liverpool. Akurat reprezentacja Akademii grała ze Sportingiem Lizbona w grupie. Także to będzie miało miejsce. Na pewno bardzo pomocne jest właśnie obecność w Ekstraklasie, ale sama współpraca to jest naprawdę, żeby była efektywna, bo oczywiście dokumenty można podpisywać różne, ale ważne jest to, aby coś za tym szło i to do tego trzeba być dobrze przygotowanym. Kilka pytań zadaliście na Twitterze, tutaj od razu uprzedzę, że zanim je zadamy, no to chcemy dać pierwszeństwo kibicom, którzy dzwonią do naszego studia, no bo mamy już kolejnego słuchacza, naprawdę kolejka jest bardzo długa. Cześć, jesteś na antenie, przedstaw się i możesz zadać pytanie. Halo, halo? Halo, halo? Coś tak słyszę, jakiś delikatny szum, coś tam ktoś chciałby się połączyć, ale chyba nie za bardzo. Ja skorzystam w takim razie z okazji i może wykorzystam jedno z pytań z Twittera, żeby te osoby, które gdzieś tam zadały te pytanie, miały też okazję. Maciek, mówiłem, że wrócę do kwestii wprowadzania tych zawodników i narzucaniem trochę takiego lepszego środowiska do rywalizacji. Kamil Pycio z portalu Widzew to my pyta, no trochę też o juniorów starszych, co poruszyłeś. Juniorzy starsi nie awansowali do CLJ, jesienią wracają do Ligi Wojewódzkiej, gdzie znów będą rozbijali rywali po 15-0. Czy jest jakiś plan, żeby podnieść poziom rywalizacji, nie tracić pół roku na takie granie? Mam nadzieję, że tak będzie, bo to jest jakaś predykcja. Natomiast jeżeli chodzi o podniesienie poziomu grania, to
jesteśmy uwarunkowani systemem współzawodnictwa, który jest w Polsce i o którym też rozmawiamy. Mam nadzieję, że znowu jako klub ekstraklasowy będziemy mieli po prostu jeszcze bardziej istotny głos w tej dyskusji, ale w rundzie wiosennej odbyły się takie warsztaty dla klubów, które mają swoje drużyny w centralnych ligach juniorów i były dyskusje na temat tego, jak będzie zorganizowany system współzawodnictwa w kolejnych sezonach, ale też jakie propozycje mają kluby i my też zajęliśmy takie stanowisko, przedstawiliśmy swoją propozycję. Jest ona związana z organizacją Centralnej Ligi Juniorów U19, a w zasadzie stworzeniem takiego drugiego poziomu rozgrywkowego Centralnej Ligi Juniorów, dlatego że jest bardzo duża dysproporcja między Ligą Wojewódzką a Ligą Centralną. Zespoły, które awansują z Lig Wojewódzkich do Lig Centralnych, mają bardzo duży problem z adaptacją w tych ligach. Naszym zdaniem, jeżeli istniałby taki drugi poziom rozgrywkowy, czyli tak jakby rozgrywki tej Ligi Makroregionalnej trwały cały sezon, a nie tylko jedną rundę, no to też pomogłoby to w tym, że jeżeli ten zespół awansuje już na najwyższy szczebel, no to po prostu będzie zaadoptowany do określonej intensywności, określonych obciążeń, określonego poziomu rywalizacji, a do tego powinniśmy dążyć. Na razie to rozwiązanie nie zostało przyjęte przez Polski Związek Piłki Nożnej, ale też mam nadzieję, że będzie analizowane i w perspektywie czasu może się pojawić, bo rzeczywiście to środowisko rywalizacji wojewódzkiej w kategorii U19 jest dość ograniczone, a z drugiej strony uważam, że granie zawodników w piłce seniorskiej, ale na niskim poziomie, wcale nie jest dla nich bardziej efektywne. Dla nich bardziej efektywne jest pozostanie w procesie szkolenia, dobry trening, monitoring tego treningu i dalszy rozwój i tak więcej skorzystają. Natomiast jeszcze więcej by skorzystali, gdyby to środowisko rywalizacji meczowej było na odpowiednim poziomie. Kolejne pytanie. Witamy na antenie Widzew TV. Poprosimy o przedstawienie się. Poproszę, żeby wyciszyć sobie w tle transmisję Widzew TV, bo wtedy nie będzie pogłosu. Tak, już wyciszyłem. Super. Mogę witamy Cię pytanie? Jeszcze raz. Jasne? Dzień dobry, Wiesław z tej strony Żary, województwo lubuskie. Oczywiście tutaj rozumiem, że transfery lubią ciszę, ale takie pytanie, no co przewiduje Pan na przykład Wichniarek? Czy więcej będzie w zespole Polaków, tak jak to do tej pory było, czy będzie więcej jednak zawodników za granicę? Jak to wygląda i też druga sprawa, jak to też będzie przekrój wiekowy tych transferów? Czy to będą zawodnicy bardziej młodzi, czy też doświadczeni? Jak to się szykuje? Jakie to są przewidywania? Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Mhm. Znaczy, naszej idei byłoby to, żeby były w Widze wygrały najwięcej Polaków, bo tak powinno to wyglądać. No, niestety rynek kształtuje pewne możliwości i pewne wybory, ale dążymy do tego, żeby nie zmieniła się zbytnio proporcja. Zakładamy chyba w strategii, co pamiętam, 70-30 na korzyść oczywiście zawodników z Polski i będziemy do tego dążyć. Zobaczymy, czy nam się to uda. To też jest tutaj rola, co też Maciej mówił wcześniej, a propos Akademii i młodych piłkarzy. Czym więcej będziemy mieli młodych piłkarzy z Akademii, tym bardziej będzie nam można utrzymać polskość w zespole. Mam nadzieję, że w tym okienku mniej więcej proporcje będą 50-50, jeżeli chodzi o zawodników, którzy do nas przyjdą, więc jakoś nie staramy się zaburzyć tej ilości zawodników zagranicznych, jak jest do tej pory. Co do wieku zawodników, to też bardzo różny przedział. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy dwóch, trzech zawodników doświadczonych, którzy będą ten zespół potrafili ustabilizować. To będzie bardzo trudny sezon dla nas na pewno. Tym bardziej patrząc na to, że odeszło też od nas kilku zawodników i to wszyscy w granicach 30 roku życia, więc na pewno tutaj dwóch, trzech zawodników w podobnym wieku powinno nawet przyjść, nie nawet, że chcemy, tylko powinno przyjść. Ale tutaj też myślimy o dwóch młodszych zawodnikach, także że myślę, że ten przedział będzie od 20, powiedzmy nam 1 lat do 30 roku życia, czy 31 lat, taki przedział tych zawodników, którzy do nas przyjdą, mniej więcej będzie, więc ani nie skupiamy się na samych młodych zawodnikach, ani nie chcemy samych doświadczonych. Próbujemy to rozróżnić tak, żebyśmy mieli zawodników bardzo młodych zawodników z największym potencjałem i tych zawodników doświadczonych. Mówiliśmy dzisiaj dużo, pytania kibiców kształtowały trochę program, dotyczyły
wizji, kształtowania rzeczywistości. Ja znowu wrócę trochę do kulis minionego sezonu, żeby urozmaicić tematy. Tomek, udało się awansować dzięki, między innymi dzięki świetnej postawie bramkarza, to w pewien sposób fenomen, bo dwóch naszych bramkarzy w kluczowym momencie sezonu doznało bardzo poważnych kontuzji, a tutaj bach, rach, ciach i w klubie pojawia się świetny zastępca, no ale to chyba raczej nie było rach, bach, ciach, czary z kapelusza, tylko jednak efekt jakiejś obserwacji. No i właśnie, czy mógłbyś ujawnić, czy moglibyście, bo to była praca pionu, ujawnić kulisy pozyskania Henricha Rawasa, który w kluczowym momencie sezonu pojawił się w klubie, no i na pewno dołożył sporą cegłę do sukcesu, jakim jest awans do PKO Ekstraklasy. Tutaj właśnie widzimy, jaką rolę czasem pełni scouting, bo oczywiście scouting pracuje systematycznie na pozyskanie zawodników w danym okienku, ale też scouting daje możliwość w momencie takich sytuacji, jak nas nastała, wyciągnięcia zawodnika, który już był wcześniej wyskautowany, czy był wcześniej obserwowany i był w naszej bazie. My mamy w bazie kilka tysięcy zawodników już wpisanych, więc jak się okazuje, że nie ma bramkarza, to my po pierwsze szukamy, kogo już widzieliśmy i kogo byśmy mogli polecić. Oczywiście pewien zbieg okoliczności, w klub, w którym grał Rawas, miał duże problemy finansowe, co spowodowało, że mógł dość łatwo rozwiązać kontrakt. Akurat przez rozmowy z ludźmi, którzy nam chcieli też pomóc, doszliśmy do tego, że ten zawodnik jest w stanie to zrobić i może do nas przyjść, ale my go mieliśmy wyskautowanego, my go widzieliśmy nawet na żywo wcześniej, więc dość szybko podjęliśmy decyzję, że tak chcemy. Jeżeli chodzi o kulisy, to w ogóle sytuacja kuriozalna, ponieważ był duży problem z załatwieniem certyfikatu, tutaj ukłony w stosunku do kilku osób, między innymi Zbigniewa Bońka, o którym dzisiaj mówiliśmy, ale nie tylko. Wiele osób nam pomogło i do godziny 22 czekało na przykład na Związku Słowackim na to, żeby nam tego zawodnika puścić, czy w FIFA, żebyśmy my tą certyfikację dostali. I tutaj naprawdę, gdyby ktoś był w ten dzień ze mną, to by nie uwierzył, jak to się udało zrobić w ten piątek, że w sobotę Rawas mógł wyjść na boisko. Chyba w niedzielę graliśmy mecz, w piątek te wszystkie centrale przestawały działać. Właśnie nie wiem, czy nie w sobotę, czy w sobotę, czy w niedzielę, no, nie wiem, ale no, to czasu było bardzo mało. Piątek, musieliśmy w piątek to wszystko dopiąć i było tak, że my w piątek do 22 jeszcze przyjeżdżałem do klubu specjalnie po to, żeby to zrobić, bo komputer, tam jakiś system, który mam tylko w tym komputerze, musiałem wrócić o 22, a człowieka ze Słowacji znalazłem poprzez chyba Facebook czy LinkedIn, znalazłem tego człowieka, zadzwoniłem do niego i zapytałem się, czy nam pomoże. I on po prostu przyjechał do federacji i nam pomógł. Ktoś oczywiście wcześniej też, jego znajomy, który w Polsce grał, Słowak, też zadzwonił i poprosił go o to, żeby nam pomógł. Więc tutaj naprawdę ciekawa historia, nigdy takiej historii w życiu nie miałem. Wiele mnie nauczyła, ale nie chciałbym więcej już przeżywać. Oby tak było, by wszystko było, znaczy żeby życie nie popychało nas do takich działań. Mamy kolejnego słuchacza. Witamy cię w naszym studiu Widzew TV. Poprosimy cię o zadanie pytania i przedstawienie się oczywiście. Halo, halo? Halo, dzień dobry, jestem Franek z województwa łódzkie i chciałem zadać pytanie, jakie macie plany na, jakie macie cele osiągnięcia w tym sezonie jakby? To jest pytanie do kogo? Do obu panów? Znaczy, nie wiem, ogólnie tak... Rzucony Peter. Nie wiem do kogo przed chwilą przedem, ale w sumie to jest dobre pytanie. Chyba do każdy z was może odpowiedzieć indywidualnie i trochę opowiedzieć, jakie cele stawiacie sobie, myślę, krótkoterminowo, bo myślę, że patrząc gdzieś tam hen daleko, każdy z was ma określony cel, pomóc Widzewowi być na jak najwyższym poziomie jako klub, jako organizacja, jako sport, ale Maciek, tak operacyjnie, że tak powiem, może na najbliższy rok, jaki jest cel dla ciebie, tak prywatnie, zawodowo? No, operacyjnie to na pewno ta strategia rozwoju, na którą już jakiś czas pracujemy, to jest dokument do zamknięcia i też do realizacji, bo można tworzyć różne dokumenty do szuflady i nic z tego nie będzie wynikać, więc kluczowa będzie implementacja. Drugi aspekt to jest dział analiz, nie tylko analizy ilościowe, gdzie tu wcześniej padało pytanie na ten temat i tak jak Tomek zaznaczył, jest osoba też w klubie na stałe, o której chyba do tej pory głośno też nie było mówione, która pomaga w zakresie analizy statystycznej, w zasadzie realizuje tę analizę statystyczną. Teraz chcemy, żeby też ta analiza jakościowa, analiza wideo również weszła na jeszcze wyższy poziom, więc tutaj mówimy o rozbudowie tego działu. Prezes też
wielokrotnie wspominał na temat planu technicznego dotyczącego funkcjonowania Akademii. Oczywiście w oparciu o te dotychczasowe materiały, które zostały w Akademii stworzone, też ten plan techniczny należy zamknąć, ale można to będzie zrobić dopiero wtedy, kiedy już dokument jako strategia rozwoju będzie zamknięty, no bo to muszą być rzeczy ze sobą skorelowane. No i myślę, że kwestia, nie wiem, czy to na najbliższy sezon wszystkie obszary się uda domknąć, jeżeli chodzi o tą spójność tych procesów na poziomie Akademii pierwszego zespołu, ale na pewno takie zrewidowanie, gdzie jest ta jednolitość i pewna etapizacja też przywilejów, no, a gdzie należy nad tym po prostu popracować. Tomek, dla Ciebie prywatny cel zawodowy? Znaczy, prywatny cel, zostańmy przy zawodowym. Okej. Znaczy tak, operacyjnie na najbliższy czas, no to jest okienko transferowe, tak? Tutaj jest naprawdę ogrom pracy i jak najszybsze, ale też efektywne zamknięcie tego okienka. To nie chodzi o jak najszybsze, ale tak, żeby to odpowiedni efekt przyniosło i sprowadzenie jak najlepszych piłkarzy do Widzewa, ale też troszeczkę długofalowo, czy powiedzmy taki średniofalowy plan, no to jest taki, żeby rzeczywiście, tak jak tutaj Maciej mówił, pewne procesy pracy w pionie sportowym usprawnić, nawet zmienić, tak samo podejmowanie decyzji, tak samo jak i pewne rzeczy, żeby to było z automatu pewne rzeczy robione, tak? Gdzieś poprawić też organizację pracy przede wszystkim. Tutaj jest duży problem w tym, że jest dość mało ludzi do pracy, więc ta organizacja musi być perfekcyjna, żebyśmy tą pracę mogli wykonać, ale też zwiększyć troszeczkę grono ludzi, która jest do pomocy, bo takie są wymogi w tak dużym klubie, jakim jest Widzew. Tomek, mówisz o tych oczekiwaniach, więc podpytam już ten zbliżający się sezon i chyba zapytam wprost. Obawiasz się tych zbliżających się rozgrywek, patrząc na obecną kadrę Widzewa? No i oczywiście tutaj wracamy do oceny poszczególnych zawodników. Mhm. I nie chodzi mi o to, żeby przyznawać, że gdzieś jesteśmy słabi, czegoś nam brakuje. Zawsze dokonuje się transferów przy awansie, bo trzeba zwiększyć konkurencyjność, ale część kibiców na pewno patrzy na potencjał niektórych klubów ekstraklasy. Spojrzało wczoraj na terminarz, no i tak się zastanawia, czy Widzew podejmie rękawice w rywalizacji z nawet czołowymi klubami ekstraklasy, no bo przed nami 34 kolejki. Znaczy, jak zwrócimy uwagę na historię Beniaminków, którzy awansują do ekstraklasy, i to nie kwestia ostatniego sezonu, tylko kilku już sezonów wcześniejszych, no to przeważnie dwoje Beniaminków ma duży problem, a jeden lokuje się w miejscach miejsca 5-8. No i dążmy do tego, żebyśmy byli w tych miejscach 5-8, a może nawet wyżej, bo to życie różnie się układa. Ja wychodzę z założenia, że piłkarze w danej klasie rozrywkowej mają podobne umiejętności. Oczywiście są lepsi, są gorsi i klub, który ma większe możliwości i większy potencjał, ściągnie więcej tych lepszych trochę piłkarzy i oni dają szansę na sukces, choć jak widzimy, tak, że chociażby w ostatnim sezonie niekoniecznie. Więc musimy raczej dążyć do tego, żeby ci piłkarze jak najszybciej wpasowali się w realia i oczekiwania, które będziemy mieli do nich, ale przede wszystkim spróbować stworzyć taką grupę, która będzie dążyła do celu, tak? Do tego celu, którym no też nie ma co się oszukiwać, nie będzie Mistrzostwo Polski, jakby się udało, to bardzo fajnie, ale raczej myśmy o... Nie pogardziłbym. No dokładnie tak. Miejsce 1-4. Ale myśmy... o drugim miejscu w tym przypadku. Nie, ale myśmy to oczywiście realnie o miejscach, które nam dadzą spokojny byt na następny też sezon. Tak? To są takie realia, które musimy dążyć. No właśnie jeden z kibiców zapytał, jaką będziemy mieli przewagę nad drugim miejscem. Mm-hmm. Już tak 10 czy 15? To zależy, ile drugie miejsce zdobędzie punktów. No, bardzo dobrze. Trafna odpowiedź. Maciek, tutaj podczas wczorajszej konferencji Tomka już powiązano z piłkarską Wielkopolską Ośmiornicą. Tu już sieć połączeń. Nawet Henryk Rawas był z Wielkopolski przez moment, więc należy... O, proszę. No cóż. Losek, tam jeszcze kilku, Wrąbel. No tak, dokładnie. Wszyscy ściągnięci przez Poznań, przez Wartę, przez Lecha. No ale właśnie, czy mówiłeś też o tym, odpowiadając jakby tu na pytanie chyba jednego z słuchaczy, z widzów. Pytam o dyrektora sportowego. No, czy jest jakiś kierunek, w którym... Tak, dyrektora Akademii, oczywiście. No i tak zastanawiam się, kogo mogą spodziewać się trochę kibice. Może nie chodzi mi o kierunek, ale może o jakiej osoby szuka Widzew. Osoby, która połączy aspekty sportowe z aspektami organizacyjnymi,
ponieważ nie mamy dzisiaj wydzielenia dyrektora do spraw szkolenia i dyrektora takiego organizacyjnego akademii, dlatego to jest bardzo istotne, aby ta osoba posiadała takie kompetencje organizacyjne, nie tylko trenerskie, ale oczywiście te trenerskie są niezbędne, tak, bo chociażby główna część pracy to jest praca ze sztabem szkoleniowym i zarządzanie tymi sztabami szkoleniowymi. Drugim aspektem jest to, aby ta osoba potrafiła pracować w ograniczonych warunkach infrastrukturalnych, bo no, ja nie zamierzam narzekać na to, jakie mają warunki infrastrukturalne, bo to nic nie zmieni. Nie dzisiaj przynajmniej, tak? Znaczy to nic nie zmieni. No, my musimy wyciskać maksa z tego, czym dysponujemy i jak funkcjonujemy, tak? Pojawia się też kolejne boisko przy ulicy Sępiej, co mam nadzieję też pozwoli nam rozszerzyć zakres szkolenia. Więc tym z kolei trzecim obszarem, który się wiąże z tym drugim, jest świadomość tego, że cały czas musimy się rozwijać, dokładać kolejne cegiełki, utrzymując jakość na tych poprzednich obszarach, które już zostały rozwinięte, czyli w tych poprzednich działach. Więc uważam, że powinna być to osoba, dla której pełnienie takiej funkcji będzie wyzwaniem. Będzie też kolejnym krokiem w swoim rozwoju trenerskim czy związanym z zarządzaniem procesem szkolenia, ponieważ sytuacja, w jakiej obecnie znajduje się Widzew w zakresie czy infrastrukturalnym, czy budżetu akademii, czy sytuacji też sportowej drużyn, no, jest specyficzna w tym sensie, że nie jesteśmy jeszcze ustabilizowani pod kątem zarówno poziomu rozgrywkowego, jak i struktury klubu, no bo to będę podkreślał, to jest 7 lat po reaktywacji klubu i naprawdę uważam, że z punktu widzenia organizacji odbyło się to bardzo szybko i ciężko wymagać, aby te struktury dzisiaj już były w pełni ukształtowane i porównywać je do klubów ekstraklasy, które od 10 lat są w ekstraklasie. No, mieliśmy okazję, zarówno ja, jak i Tomek, funkcjonować w klubach ekstraklasy, Tomek na poziomie piłki seniorskiej, więc też wiemy, jak te struktury w tych klubach wyglądają. No i ile osób pracowało w Lechu, gdy byłeś tam? 150? Nie mówimy o piłkarzach, tylko mówimy o ludziach. Pracownikach. No myślę, że między 100 a 150 osób mogło tyle pracować. Jeszcze chyba kiedyś, trochę do tego brakuje. Kiedyś o tym prezes też wspominał. To są duże przedsiębiorstwa. To są przedsiębiorstwa, które mają swoje działy. W dziale marketingu czy w dziale księgowości pracuje chyba 6 czy 7 osób, tak? Więc tutaj a my mamy, nie wiem, jedną do wszystkiego, czy dwie. Także to trochę tak z tą infrastrukturą. Nie ma co na to narzekać, tylko trzeba mieć świadomość, że te wymogi na poziomie ekstraklasy dla klubów, które w tej ekstraklasie są długo, nie na chwilę, są zdecydowanie większe i mamy do czego dążyć i aspirować. Ja się tu jeszcze tylko pozwolę odnieść do tych celów takich sportowych. Ja uważam, że zmieniła się trochę pozycja Widzewa. W każdej lidze, w której Widzew był, największy budżet, najwięcej kibiców, największe oczekiwania, trzeba awansować. Jak się nie awansuje, to trzeba wszystkich wymienić, no bo na pewno się nie nadają. W tym momencie klubów, które tą ugruntowaną pozycję w ekstraklasie jest już naprawdę kilka. No i myślę, że mamy świadomość, że powinniśmy gonić zarówno strukturalnie, jak i sportowo te kluby. Ale zapewniam Cię, że oczekiwania się nie zmniejszą, ale może będą urealnione. Mamy kolejnego widza już tutaj ze mną połączonego i z Wami również też. Witamy Cię bardzo serdecznie, poprosimy o przedstawienie się i zadanie swojego pytania. Jeszcze raz, Wiesław, z tej strony Żary. Więc no, rozumiemy, że jak gdyby w ekstraklasie to my jesteśmy takim, no nie jesteśmy tam najbogatszym klubem, raczej jesteśmy w końcówce, ale wracając jeszcze do transferów, to czy przewidujemy transfery, jeżeli chodzi o Polskę, również z niższych lig, czyli pierwsza, druga liga, czy tylko same ekstraklasy? A wiadomo, że jeżeli chodzi o zagranicę, no to no, mało który polski klub tam stać na pierwszą ligę, ale czy tam za granicę to czy planujemy transfery druga, trzecia liga z takich no, krajów powiedzmy wybitnie piłkarskich, jak Hiszpania, Włochy, Niemcy. To tyle, dziękuję bardzo, do widzenia. Tomek, musisz coś powiedzieć, bo kibice już tak próbują okrężnie wyciągnąć coś od ciebie. Znaczy, powiem tak, obserwujemy na przykład trzecią ligę hiszpańską, nawet gdzieś drugą ligę hiszpańską. Gdzieś są skauci za to odpowiedzialni i te ligi obserwujemy. Zresztą widzimy, że zawodnicy hiszpańscy z poziomu trzeciej ligi w Polsce się sprawdzają i to bardzo procentowo bardzo fajnie. Więc też kiedy zrobiliśmy taki research i sprawdziliśmy, z jakich lig najczęściej przychodzą zawodnicy do Polski, którzy się sprawdzają. I to są między innymi Hiszpanie.
Jeżeli chodzi o możliwość pozyskania zawodnika z poziomu ekstraklasy innej ligi, to jest wiele krajów, z których możemy to zrobić. To nie jest tak, że nie możemy. Oczywiście możemy z Hiszpanii, z Francji, z Anglii, z Niemiec, no i mógłbym wymieniać jeszcze zdecydowanie kilka, ale te są, nie wiem, Słowacja, Słowenia, Serbia i kilka innych lig, które możemy z poziomu ekstraklasy zawodników pozyskiwać, a te ligi są dość, też niestety nie są takie słabe, a gdzieś fizycznie podobne do polskich, więc to będziemy też na pewno gdzieś te ligi mocno penetrujemy. Co do zawodników, czy tylko z ekstraklasy? Nie, też patrzymy na zawodników z poziomu pierwszej ligi, z drugiej już rzadziej, chyba że bardzo młodych piłkarzy, których moglibyśmy pozyskać. Problem jest taki, że jeżeli ktoś jest wyróżniającym piłkarzem dzisiaj w pierwszej lidze, to oczekiwania klubów są troszkę nieadekwatne do tego, co ci zawodnicy może dzisiaj reprezentują, co mogą reprezentować. Oczywiście tak, ale te kluby chciałyby zbyt dużych pieniędzy i to jest też trudny temat. A drugoligowy młodzieżowiec jest w stanie dać jakość klubowi z ekstraklasy? To jest bardzo specyficzna sprawa, ponieważ ci młodzi chłopcy, trudno oszacować ich, czy oni utrzymają, powiedzmy, potencjał, nie potencjał, czy oni utrzymają formę na dłuższy okres. Tak? Dzisiaj widzieliśmy, nie wiem, ściągnęliśmy Gustka, tak, z trzeciej ligi i pierwsze pół roku miał bardzo dobre i wszyscy go krzyknęli tutaj już prawie że gwiazdą, a w drugim półroczu niestety nie jest tam, tak gwiazda nam zgasła. I to nie, on nie stracił nagle umiejętności, on nie stracił swojego potencjału. Wydarzyły się pewne rzeczy wokół niego, które spowodowały, że on nie potrafił tego pokazać, tak? Podobnie jak lepiej miał, lepszą pierwszą rundę miał na pewno Gołąbek, tak? W drugiej już miał trochę słabiej, Radek grał. Więc tutaj to widzimy, że takich chłopaków na pewno znajdziemy, takich chłopaków można ściągnąć, ale ekstraklasa też ma swoje wymogi i tutaj też wybór trenera jest taki, że wolałby chyba tych zawodników, którzy są jednak troszeczkę ograni na poziomie ekstraklasy i też nie ma się co dziwić, ponieważ będziemy zespołem, który będzie walczył o to, żeby w tej lidze zostać, żeby w tej lidze zagościć, żeby być w tym lidze w przyszłości potentatem, czy jednym z dużych graczy, więc musimy stworzyć taki zespół, który w najbliższym sezonie czy dwóch nie będzie promował za bardzo zawodników z niższych lig, nie będzie tej polityki takiej promowania mógł prowadzić na taką skalę, jakbyśmy chcieli, tylko bardziej będziemy musieli się zastanowić nad zabezpieczeniem tej gry, żeby ta gra była na tyle, żeby była efektywna, a niekoniecznie efektowna, taka od razu. Ja zapytam, ale poproszę o krótką i konkretną odpowiedź, czy w strategii sportowej klubu będzie zapisane stworzenie takiego środowiska dla młodych piłkarzy, żeby oni nawet przy spadku formy mieli czas na to, żeby odbudować się w jakiś sposób, no bo tak jak sami powiedzieliście, Widzew już nie musi cały czas być na pierwszym miejscu, ten margines błędu nie będzie aż tak mały i czy to nastąpi taki zapis, czy w ogóle to tak, tego się nie praktykuje może? To znaczy, myślę, że nie fair byłoby gwarantowanie komuś minut na boisku. Nie o to mi chodzi oczywiście. Natomiast samo funkcjonowanie w określonym środowisku, no to jak najbardziej tak, tym bardziej, że mówimy o wyróżniających się zawodnikach. No nie wskazujemy tych zawodników, którzy się nie wyróżniają, tylko tych, którzy się najbardziej wyróżniają i tych, którzy mają takie predyspozycje, więc... Nie chcę przerwać, ale miało być krótko. Tak. Przepraszam, ja tylko powiem to słowo, my stworzymy coś takiego w strategii, że chcemy, żeby pewna grupa obowiązkowo była młodych piłkarzy w szerokiej kadrze pierwszego zespołu. I czy oni wywalczą miejsce, czy nie, to jest ich sprawa. To jest najważniejsze. Mamy kolejnego słuchacza. Witamy Cię, Widzew TV, w naszym studiu w sercu Łodzi. Poprosimy o przedstawienie się i możesz zadawać pytanie. No to dobry wieczór jeszcze raz, Piotr z Łodzi. Nie będę ciągnął za język pana Tomka, bo widzę, że nie jest skory tutaj do takiego wylewnego wywiadu. No mógłby chociaż pan Tomek, pani Tomku, mógłby chociaż będzie pan, jednak na sam ale... koniec, jakiś rąbek tajemnicy. No bo już jak już jest taki program, no to taki rąbek tajemnicy, tak? Pierwszą literkę. Ale nie teraz, to już na sam koniec. Ja mam jeszcze dwa pytania, pociągnę temat piłkarzy. Mhm. No to jak nie możemy rozmawiać o piłkarzach przyszłych, to porozmawiajmy o teraźniejszych. Mamy piłkarzy przecież w pierwszej drużynie, którzy będą musieli iść na wypożyczenie. To ja bym chciał poznać te nazwiska. A drugie pytanie, prezes już wcześniej mówił, także tutaj, jakby, żeby nie było, że pan może, bo to już prezes mówił wcześniej, że był temat Kochana Mateja ze słowackiej ligi Rožnborok i wiemy już, że podpisał z powrotem kontrakt z poprzednim klubem, przedłużył kontrakt i chciałem się zapytać, co było powodem tego, że jednak zmienił zdanie, co ewentualnie zawiodło, no nie wiem, co się wydarzyło, że
że nie widzę. Piotrek jest chyba menadżerem Koheja, więc to chyba wszystko tłumaczę, ale doskonale poinformowano. Nie, nie jestem absolutnie, po prostu pytam, z ciekawości. Znaczy, no, menadżera Kochana. Gratulujemy wiedzy przede wszystkim. Rozmawiałem z menadżerem Kochana, więc chyba to jednak nie jest Piotrek, ale... znaczy tak, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to tak naprawdę najpierw powinni się ci zawodnicy dowiedzieć, że są wypożyczeni. Jest w planach na pewno wypożyczenie jednego młodzieżowca, który najmniej grał. Myślę, że zdradziłem tajemnicę. Co do podstawy, to też zobaczymy, ilu zawodników przyjdzie i jak będzie wyglądała sytuacja i wtedy ewentualnie będą podejmowane decyzje co do ewentualnych następnych wypożyczeń. Co do Kochana, tak, rzeczywiście byliśmy bardzo blisko, właściwie byliśmy dość mocno byliśmy już blisko, znaczy mocno blisko byliśmy podpisania umowy. A dlaczego podpisał z Różem Borokiem? No to ja chyba mam numer tego Kochana, możemy spróbować zadzwonić się jego spytać, bo ja nie wiem, dlaczego zmienił zdanie. Może trochę za długo ten czas, który musieliśmy poświęcić na awans, spowodował to, że on podjął taką decyzję. Tam jednak był liderem zespołu, czy jest liderem zespołu, jednym z kapitanów. Różem Borok miał znakomitą rundę, czy znakomity sezon, skończył sezon na drugim miejscu, dostał gwarancję dłuższego kontraktu. Z tego co wiem, to też zaproponowano mu po karierze ewentualnie zostanie w Różem Boroku. No i myślę, że przeważyło to. Mam nadzieję, że Piotrek jesteś usatysfakcjonowany chociaż po części. Mamy kolejnego słuchacza. Cześć, witamy cię. Przedstaw się i możesz zadawać swoje pytanie. Cześć, Kuba z Łodzi. Ja bym się chciał zapytać pana Wiśniarka, czy jest temat Macieja Rybusa w Widzewie? Znaczy powiem szczerze, do tej pory nic mi na ten temat nie wiadomo. Ale to okay. Może to był ten pierwszy kamyczek, który nas popchnie do tego. Może to też osoba reprezentująca. Dokładnie. To też jest taka rola czasami menadżerów, którzy specjalnie dają informację, że ktoś jest zainteresowany po to, żeby inne kluby też się tymi osobami zainteresowały. Ale myślę, że warto, Tomek. Czy masz jeszcze, Kuba, jakieś pytanie, bo jesteś dalej na antenie? Nie, myślę, że nie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Myślę, że tu też warto wyjaśnić tą kwestię, Tomek, bo pojawiły się pytania o byłych Widzewiaków i tak dalej. I trochę o tym opowiedziałeś, ale może warto powiedzieć dobitnie. Nas chyba, mówiąc kolokwialnie, nie stać na takie topowe nazwiska w tym momencie, jeśli chodzi o polskich piłkarzy. Znaczy to naprawdę, jeżeli Polacy, którzy mówimy o tych Polakach, którzy Widzewiakach, którzy grają w Rosji czy we Włoszech, no to nawet trudno, żeby kluby dzisiaj grające w Ekstraklasie po kilkanaście lat były często nie miałyby szansy tych zawodników sprowadzić, a my jesteśmy na troszeczkę jeszcze etapie niższym, jeżeli chodzi o możliwości. No, budujemy się oczywiście i ten proces, myślę, jeszcze troszeczkę potrwa. Panowie, to pytanie w sumie do was obu, bo no, monitorowaliście tych zawodników w trakcie całego sezonu. Przed nami kolejna edycja rozgrywek, tym razem w Ekstraklasie. Mamy kilku zawodników z zagranicy, tak? Mm-hmm. Każdy w trochę innej sytuacji, przyszedł w innym momencie. Nie chcę tutaj przechodzić do personaliów, żeby rozbijać pytanie, ale kwestia aklimatyzacji. Wspomnieliście o tej proporcji 70 do 30, no i moje pytanie brzmi, ile kibic musi czekać, jak być cierpliwy, żeby doczekać się jakby pełni możliwości zawodnika z zagranicy. No w tym momencie mamy różne kręgi kulturowe. No, o Marku Hanousku nie mówię, bo to już Polak praktycznie. Heniek Rawas tak samo. Myślę, że Wasyl Łytwinienko też nie ma problemów z aklimatyzacją, ale mamy piłkarzy z basenu Morza Śródziemnego, mamy Austriaka, Skandynawa. Jak to wygląda z tym procesem aklimatyzacyjnym? Znaczy to może ja zacznę. Znaczy to jest właśnie trochę sobie odpowiedziałeś na to pytanie, tak? Że kwestia ligi, z którego zawodnika pozyskujemy i narodowości. Dlatego my staramy się zawsze patrzeć w tych tutaj najbliżej, bo to ci zawodnicy najszybciej się aklimatyzują, bo kwestie językowe, kulturowe są podobne, im jest łatwiej. I później są też zawodnicy trochę jakby dalej, chociażby jak Christopher Hansen, który przyszedł do nas z Norwegii, gdzie wydaje się, że jego umiejętności, wyobrażenie o nim powinno być lepsze. On całkiem dobrze, może powiedzieć, patrząc statystycznie, się wprowadził na te pół roku, zdobył bramki, asysty, ale oczekiwania były na pewno większe. I to jest pewien problem tych zawodników spoza kręgów kulturowych, że im jest trudniej wejść, a jak są niepowodzenia, to szybciej się wycofują. I tutaj musimy się skupić na tym, żeby to byli zawodnicy jednak kulturowo nam bliżsi, ale to jest to też trudne, ponieważ
ograniczone są możliwości, jeżeli chodzi o pozyskanie zawodników z tych lig. Mamy kolejne pytanie. Jesteś na antenie. Witamy cię bardzo serdecznie. Poprosimy o zadanie pytania. Halo, halo? Halo, halo? Awans jest nasz. La 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 la. Brawo. La 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 la. Nie chcemy ci przerywać, ale jeżeli nie masz już jakiegoś pytania... Po jednej nutce. Tak, po jednej nutce, tak, tak. A ktoś tu jeszcze świętuje, no panowie, no cóż, no Łódź nie może zasnąć od dwóch tygodni. Tylko się cieszę. Rozumiem, że nie ma pytania, w takim razie ktoś tu pięknie nam się przedstawił przed milionami słuchaczy, cytując klasyka. Maciek, jeden z Twitterowiczów, chyba ponownie Kamil Pycio, trochę prowokacyjnie, więc od razu przepraszam ewentualnie. Czy będzie sprawowana jakaś kontrola nad tym, żeby sztab szkoleniowy pierwszej drużyny dokładnie śledził postępy piłkarzy rezerw i najstarszych roczników? Wiem, że w tym sezonie były z tym pewne problemy. No i teraz może stwierdźmy, czy rzeczywiście były problemy, czy to jest jakiś ważny element pracy całego pionu sportowego i tej widzewskiej struktury drużyn młodzieżowych i seniorskich? Znaczy ja sobie pozwolę na taką ocenę przez pryzmat 3 lat. Wiemy, że w Widzewie te sztaby szkoleniowe się zmieniały. To jest to sztab szkoleniowy, który obejrzał mimo wszystko najwięcej spotkań drugiego zespołu. Zresztą podobnie jak prezes, tak? który też nie tylko ogląda drugi zespół, ale ogląda też młodsze kategorie wiekowe i to naprawdę z dużą częstotliwością. Do tego trener rezerw po każdym spotkaniu przesyła sprawozdanie wraz z analizą wideo z rozegranych gier. Mamy pion sportowy, który odbywa się cyklicznie i to też jest pierwszy sezon, kiedy taka cykliczność tych spotkań wystąpiła, gdzie rozmawiamy o tych zawodnikach wyróżniających się. Czyli znowu wracamy do pewnego procesu i pewnej systematyki. Myślę, że ta prowokacyjność może wynikać z tego, że zawodnicy trenują, a niekoniecznie grają. Natomiast, tak jak mówię, to też trzeba przygotować, to też trzeba zaplanować i proces sam wprowadzania tych zawodników, ale też tych zawodników do tego, żeby oni na tym poziomie funkcjonowali. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o przepływ informacji, który też widać po liczbie zawodników, którzy trenowali z pierwszym zespołem w tym sezonie, bo naprawdę to było liczne grono zawodników. Też no przecież, to był proces, nie? To był proces i też zawodnicy pojechali na zgrupowanie do Turcji. To też byli zawodnicy Akademii. Zawodnik jak Adam Dębiński, który wystąpił z Unionem Berlin w pierwszym składzie, no niestety później wyłączyła go kontuzja. Tak czasami bywa w piłce, ale to, że Adam był z drużyną, trenował z drużyną, pojechał na obóz czy inni zawodnicy, to właśnie był efekt tych rozmów i tych wyróżnień, które miały miejsce. Czasem miały one miejsce ze strony Akademii jako nasza rekomendacja co do poszczególnych zawodników, ale też mieliśmy przypadek, gdzie to była rekomendacja sztabu szkoleniowego, że to sztab szkoleniowy chciał jednego z zawodników Akademii dołączyć do treningów w pierwszym zespole. Czyli podsumowując, to już nie jest kwestia obecności przysłowiowego trenera, jak ktokolwiek by nim był na łodziance oglądającego rezerwy, po prostu to jest już w pewien sposób załatwione systemowo i kibice mogą spać spokojnie, że widzę, po prostu obserwuje te grupy młodzieżowe i systemowo do pewnych wniosków dochodzi. Ja jeszcze uzupełnię, bo może to niekoniecznie dotyczy stricte relacji pierwszy zespół, drugi zespół czy akademia, ale też wewnątrz akademii. No, są zawodnicy, którzy pomijają pewne etapy wiekowe, no bo taka jest ocena potencjału czy predyspozycji zawodnika i funkcjonują na przykład bezpośrednio w drugiej drużynie, czy bezpośrednio w zespole U17, czy dostają bodźce, jak to nazywamy w starszych kategoriach wiekowych. No, to właśnie ma być ten plan, który ma być realizowany i oczywiście popełnimy błędy, pewne procesy przyspieszymy lub spowolnimy, ale będziemy wyciągać wnioski, ale musi być jakaś systematyka, muszą być jakieś zasady współpracy i przede wszystkim zawodnicy powinni widzieć możliwość i korelacje między tym, że jeżeli dobrze prezentują się na boisku, to mają szansę wykonać kolejny krok i awansować do kolejnej kategorii wiekowej. Mamy kolejne pytanie. Witamy cię na antenie. Prosimy o przedstawienie się i zadanie swojego pytania. Dzień dobry, Radek z Puław.
Cześć Radek, słyszymy Cię. Czekamy na pytanie. Mam trzy pytania do pana Tomka Wiśniarka, pewnie znowu się uśmiechnie. Natomiast ja chciałbym zapytać o piłkarzy, którzy wywalczyli awans w tym sezonie do Ekstraklasy. Bo tutaj wiemy, że nie będzie tematu wykupu Julka Letniowskiego. Chciałbym się zapytać, po pierwsze, czy jest rozważana opcja jego ponownego wypożyczenia. Drugie pytanie, tu chciałbym zapytać o piłkarzy, którym się kończą kontrakty. Mam na myśli szczególnie Dominika Kuna. Jak tutaj sytuacja wygląda i czy możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie sprawy. A trzecie pytanie to o piłkarzy, którym się kontrakty skończyły, których klub jakby poinformował, że nie będą dalej z nami grali. Jak tutaj to wyglądało? Czy to była decyzja sportowa po prostu, czy te negocjacje finansowo po prostu się nie dogadaliśmy? Dziękuję. Mm-hmm. Dzięki Radek. Puławy, stolica Kobiecego Pucharu Polski w jakiś sposób tutaj. Pozdrawiamy, kibice Widzewa są w całej Polsce. No cóż, trzy bardzo konkretne pytania, Tomek. Mm-hmm. Jeżeli o Julka Letniowskiego, rzeczywiście decyzja była taka, że nie wykupimy go z Lecha Poznań. Jakie będą następne kroki, co się wydarzy, no to niestety zobaczymy, że tak powiem. Nie mogę teraz tego powiedzieć. Jesteśmy w kontakcie z Julkiem, próbujemy też rozmawiać z Lechem Poznań na ten temat. Myślę, że z wypożyczenia to jest chyba trudne, że Julkowi się kończy kontrakt za rok w Lechu, więc myślę, że Lech nie będzie mógł go wypożyczyć. Co do pytania o Dominika Kuna, tak, no tutaj jesteśmy bliżej niż dalej. Myślę, że tą sprawę jesteśmy w stanie się dogadać i Dominika będziemy tutaj widzieć, ale dopóki nie podpiszemy umowy, to zawsze jest ta sytuacja niepewna. No i ostatnie pytanie, czy pozostali zawodników nie daliśmy finansowo, czy też to była decyzja sportowa? To była decyzja sportowa. Tylko i wyłącznie. Tak. Mamy kolejnego słuchacza, mamy już godzinę 20:30, patrzę na naszego realizatora i chyba ja tak z tym pytaniem, trzy ostatnie, tak myślę, takie telefoniczne i zamkniemy nasz dzisiejszy robotniczy talk show. Witamy Cię już na antenie i prosimy tradycyjnie o przedstawienie się mnie i moim gościom. Dzień dobry, Janusz z Łodzi. Ja mam pytanie do pana Macieja. Panie dyrektorze, czy ma pan już jakąś wiedzę o odejściu na przykład jakiegoś trenera z Akademii i co z tym się łączy, też pewnie jakichś transferów trenerów do naszej Akademii? I drugie pytanie, czy jeszcze w gestii pańskiej będzie ustalanie trenerów do roczniku, czy to już nowy dyrektor Akademii będzie? Dziękuję, pozdrawiam. Ojej. Ja wiem, kto dzwonił, także jak się spotkamy na żywo, to ewentualnie rozwinę, jeżeli odpowiedź nie będzie wystarczająca. Jeżeli chodzi o odejścia trenerów czy przyjścia trenerów, jesteśmy w przededniu spotkań podsumowujących. Raz na pół roku z każdym trenerem, z każdym pracownikiem Akademii spotykamy się, podsumowujemy sobie ten okres i określamy to, co będzie działo się w kolejnym półroczu. Klub, jeżeli chce być profesjonalny, to zawsze powinien być przygotowany na to, że ktoś może mieć inne wyobrażenie swojej roli niż klub mu ją przedstawia, a z tym się wiąże oczywiście rekrutacja trenerów do klubu. My dążymy do tego, aby w Akademii Widzewa pracowali jak najlepsi trenerzy i jeżeli ktoś taki znajduje się na rynku, to po taką osobę sięgamy i jak najbardziej należy spodziewać się, że takie osoby też się pojawią w klubie, ale to jest efekt obserwacji, to jest efekt rozmów z tymi trenerami. Natomiast najpierw powinni dowiedzieć się tego trenerzy w bezpośredniej rozmowie, jaki jest plan. Dalej oni też przedstawią swoje wyobrażenie, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś ma inne wyobrażenie niż klub, no to my musimy być na to przygotowani. Jeżeli chodzi o drugą część, czyli obsadę trenerów na kolejny sezon, tak, ja jestem odpowiedzialny za to, żeby obsadzać sztaby szkoleniowe na kolejny sezon. Nie wstrzymujemy linii. Kolejny gość, słuchacz, w zasadzie widz, witamy Cię bardzo serdecznie i prosimy o przedstawienie się i zadanie swojego pytania. Witam, ponownie Łukasz. Cześć, Łukasz. Cześć.
Ja też ja musiał się zapytać pana Maćka jeszcze o jeszcze jedno. Czy widzimy, czy klub widzi w pionie rozszerzenie pionu sportowego? Czy nie wiem, przykładowo jakiegoś trenera, który będzie trenował jakieś stałe fragmenty gry, nie wiem, jakieś inne posady. Czy widzimy potrzebę w tym kierunku? I do pana Tomasza, tak Tomka, proszę opowiedzieć, jak wygląda teraz scouting po pana odejściu? Ile osób pracuje teraz jako scoutów? Jaka jest ta siatka duża? Czy to jest na całą Polskę? Czy mamy jeszcze dodatkowo jakieś inne państwa są obserwowane? Dzięki. Dziękujemy, Łukasz. To odnośnie sztabu szkoleniowego, rozumiem, że dotyczyło to sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu. To również zawarliśmy to w strategii rozwoju, jak ten sztab szkoleniowy na przestrzeni lat się będzie zmieniał, bo znowu wymagania ekstraklasy są zdecydowanie wyższe niż lig niższych. Jak sobie zobaczymy na sztab szkoleniowy Rakowa Częstochowa, Lecha Poznań, Legii Warszawa, no to jest kilkanaście osób, które w tym sztabie się znajduje. Natomiast myślę, że też o tym mówił trener Niedźwiedź, osoba trenera analityka i główny fizjoterapeuta, to są takie dwa stanowiska, które chcemy uzupełnić w najbliższym sezonie. Czy to jest, panowie, niezbędne w takich warunkach ekstraklasy? W sensie, czy to jest taki standard? Pytam z perspektywy kibica, tak? Czy to jest coś nieodzownego? Czy powiem tak, sztaby potrafią mieć 22 osoby i więcej. I po co? Kiedyś był jeden maser, jeden kierownik, i się mistrza Polski zdobywało. O co chodzi? Tak to już jest, że jak się kiedyś, nie wiem, jeździliśmy na rowerze, później się jeździ samochodem, a teraz za chwilę się lata, więc to tak samo troszeczkę idzie w tym kierunku. Więc no nie wiem, czy to niezbędne, no ale taki rozwój jest na całym świecie, a może być awangardą, ale może to być będzie problem. Może nie sprawdzajmy, czy się da. Mamy dokładnie. Ostatniego Chyba nie zdążyłem odpowiedzieć na pytanie, ale właśnie jakie miałem pytanie. Bo się zasłuchałem, Łukasz. Jak wyglądać będzie tak. Scouting? Tak. A właśnie, jak wygląda scouting po moim odejściu? To po pierwsze, jeszcze nie odszedłem z tego scoutingu, bo jakby tutaj niewiele się zmieniło, bo ostatnie pół roku tak samo pracowałem, więc to niewiele się zmieniło. I jeżeli chodzi o jak wygląda scouting, no to dzisiaj mamy kilku scoutów na etatach. Mamy dział stażystów, gdzie jest 8-10 stażystów, którzy permanentnie pracują, czyli my obserwujemy około 12-15 lig permanentnie. My też mamy oczywiście jakieś kontakty i współpracujemy z ludźmi w Europie, ale raczej skupiamy się na tej pracy tych kilkunastu osób, które tutaj są w klubie i z nimi spotykamy się raz w tygodniu z tymi trzema scoutami, którzy są powiedzmy na etatach i raz w miesiącu ze stażystami, ale mamy też oczywiście wspólną bazę, jak mówiłem wcześniej, i tam wszystkie dane są wpisywane i tam wszystko możemy zobaczyć. Wydaje mi się, że już odpowiadałeś kiedyś na to pytanie, ale na samym początku twojej pracy, regularnie przy twojej wizycie, Tomek, w radiu, w telewizji padało pytanie, czy klub wykorzysta sieć kibiców, którzy są rozsiani po całej Polsce i Europie? Czy udało się to już zrealizować? Znaczy powiem tak, czasami rzeczywiście mam jakieś takie kontakty, tylko że problem jest w systematyce takiej pracy, a tutaj systematyka pracy jest nieodzowna. I ktoś rzuci jakiś temat, mamy tyle innych tematów w danym momencie. A wśród stażystów może pojawili się kibice? No wśród stażystów oczywiście to są większość chłopacy z Łodzi, więc są też siłą rzeczy kibicami Widzewa, co jest bardzo dobre i chciałbym, żeby co najmniej dwóch tych chłopaków do nas trafiło już trochę w innej roli. Maciek się zgłosił. Tak, ja się zgłosiłem, bo chciałem to uzupełnić. My też prowadziliśmy rekrutację do działu scoutingu młodzieżowego w oparciu o wolontariuszy. Też to samo zrobiliśmy w kontekście działu analiz i ja muszę powiedzieć, że to jest po prostu nieefektywne. Po prostu nie ma utrzymanej systematyki, nie ma konsekwencji w działaniu. Ja oczywiście bardzo doceniam, że ktoś chce wspierać klub, tylko jak ktoś chce wspierać klub, to niech robi to systematycznie, a nie raz na pół roku, bo to nie jest wspieranie klubu, jeżeli się robi to raz na pół roku. Trzeba to robić co tydzień, trzeba obserwować zawodników, trzeba rekomendować zawodników i tak dalej. I mamy przykłady osób, które można powiedzieć, że przyszły z tego świadka kibicowskiego i dzisiaj pracują w klubie, ale one się tą systematyką wykazały i tą konsekwencją. Natomiast niestety 95 albo 98% osób chce przez 5 minut. A później już nie ma czasu i nie wykonuje żadnych działań. To problem z szeroko pojętym wolontariatem ogólnie, ale to zamknijmy ten temat. Ostatni
słuchacz, który czekał długo, za co przepraszamy, wydłużyła nam się trochę rozmowa. Witamy cię bardzo serdecznie, poprosimy o twoje pytanie, oczywiście przedstawienie się. Dzień dobry, czy mnie dobrze słychać? Halo? Słychać cię bardzo dobrze. Dzień dobry, z tej strony Jarosław Kuba. Chciałem bardziej, może mniej zadać pytań, natomiast bardziej swoją opinię przedstawić. Serdecznie pozdrawiam pana Macieja Szymańskiego. Pozdrawiam serdecznie. To chciałem właśnie, nawiązując właśnie, jeżeli będziemy mieć takie osoby w klubie, jak pan Maciej, który jest przykładem, że to dziedzictwo, jakby to nie zabrzmiało, jest kontynuowane Widzewa, to jestem spokojny. I wydaje mi się, że większość kibiców oczekuje właśnie, że będą też ludzie w zarządzie Widzewa, czy zarządzający klubem, którzy będą jakby reprezentowali nas, tak, jako Widzew. I pan Maciej jest tego, wszyscy widzewiacy wiemy, tego przykładem. A drugie moje takie spostrzeżenie... A czy dla pana Tomka też będą pozdrowienia, czy raczej nie? Jak najbardziej. Trzymamy tutaj kciuki za pana dyrektora sportowego, ja żeby też właśnie tych piłkarzy, których będzie sprowadzał, żeby w tym DNA, bo wiadomo, że my kibice przede wszystkim chcemy nazwiska, które będą przyciągały. Natomiast no, jak to w klubie piłkarskim jest, legendy też się rodzą dopiero w danym klubie. Mhm. Więc tego sobie wspólnie musimy życzyć. I jedno z taką prośbą, bo zauważyłem, słuchając włodarzy klubu od dnia awansu, to zauważyłem, że czegoś nie było wcześniej. To uważam, że nie jest w naszym DNA naszego klubu. Szanowni panowie, panie dyrektorze i panie prezesie, jeżeli pan to słucha. Mniej asekuracji, więcej takiej wiary, że wiadomo, racjonalnie patrząc, że nie będziemy grać o mistrza, ale więcej tego DNA widzewskiego, tak, wchodzimy, tak, żeby nawet ci piłkarze, młodzi, starzy, jeżeli chodzi o ekstraklasę, a perspektywiczni, żeby oni wiedzieli, że możemy wspólnie na siebie liczyć, tak, żebyśmy już na samym początku nie wchodzili właśnie w te buty, bo każdy, kto się interesuje, wie, że no my jako klub, to też chyba pan Szymański właśnie wspominał o tym, że no dopiero jesteśmy na etapie budowy, tak, całej struktury i tak dalej, więc ludzie rozsądni, kibice też mają tego świadomość, więc wspólnie nam nawzajem sobie trzeba życzyć, żebyśmy te DNA widzewskie, ten korzeń walki mieli od pierwszej kolejki, bo to w piłce nożnej chyba jest najważniejsze. Serdecznie państwa pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Expose. Bardzo rozsądne i bardzo takie. Dokładnie chciałem to dodać. Widzewowskie, tak jak najbardziej. Ja mogę powiedzieć, bo pana Jarka. Zdrać, czym jest to dziedzictwo. Czym jest to dziedzictwo? Nie, ja. Co po sobie zostawisz? Ja pana Jarka znam, ale też pokażę. Chciałem powiedzieć, jak to jest. No, przyjemna, ale jak pokazuje, że praca z ludźmi, praca w sporcie jest wartościowa, ale tylko długoterminowo. Miałem okazję trenować syna pana Jarka tutaj w Widzewie. Przyjeżdżali z Tomaszowa Mazowieckiego w bardzo młodym wieku, więc to też pokazuje, ile wyrzeczeń logistycznych, organizacyjnych musieli rodzice podjąć, bo to nie był jedyny zawodnik z Tomaszowa, który wtedy przyjeżdżał. Po kilku latach okazało się, że ten chłopak został na pewien czas naszym skautem regionalnym i funkcjonował, obserwując dany okręg i rekomendował nam zawodników, więc to taką klamrą spięliśmy. Teraz ma inny pomysł na siebie, na swój rozwój. Także to też jest fajne, że gdzieś spotkaliśmy się, kiedy on miał 8 lat, a później już dorosłym życiu. Natomiast odnosząc się do tej drugiej części, czyli tej części sportowej, no to w wartościach Widzewa jest ten charakter, jest ambicja i myślę, że niedoskonałość dzisiaj struktur wcale nie powoduje, że nie jesteśmy ambitni i dążymy do tego, żeby wygrywać. To są dwie różne rzeczy. My mówimy o pewnych procesach, które muszą nastąpić, ale z drugiej strony mówimy o ambicji i dążeniu do tego, żeby jak najlepiej występować na boisku. Mamy za chwileczkę ostatniego słuchacza. To jak jeszcze tak odnośnie tych zawodników z widzewskim DNA, mam tu listę nazwisk. Boniek, Młynarczyk, Michalczuk, Czerwiec. Od tego zacznij. Okay. Realizator przekonał mnie naprawdę, żeby dać głos jeszcze jednemu z was. Witamy cię na antenie i prosimy o zadanie pytania, ale
Ostrzegam, Alan, to ostatni słuchacz. To nie będzie zaskoczenia, jak Piotr z Łodzi. Cześć. Przypominam o Rąbku Tajemnicy. To tak na wstępie i jeszcze dwa pytania. Tak na szybko, panie Tomaszu. Czy wzmacniamy drugą drużynę? W jaki sposób? I na przestrzeni ilu lat planuje pan Widzew 2 w drugiej lidze? I to wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz życzę powodzenia. I niech pan pamięta o Rąbku Tajemnicy na koniec, tak? Tak jak się umawialiśmy. Dzięki, pozdrawiam. No właśnie, umówiliście się. Okej. Dobra. Jeżeli chodzi o drugi zespół i wzmacnianie, no tutaj przede wszystkim dyrektor Akademii, bo to jest drugi zespół jest pod Akademią. Tutaj wzmocnienie zespołu drugiego to też jest wzmocnienie poprzez piłkarzy zespołu pierwszego i zwiększenie kadry, szczególnie u młodych zawodników, którzy uczestnicząc w procesie treningowym pierwszego zespołu biorą jednak udział w większości gier drugiego zespołu. No i też ogólnie wzmocnienie tego zespołu powinno wynikać z dobrej pracy Akademii i dostarczania tych zawodników z Akademii, ale myślę, że tu Maciej może więcej na temat powiedzieć. Ja mogę uzupełnić tak naprawdę, że wiadomo, iż chcemy znaleźć się na poziomie trzeciej ligi, jeżeli chodzi o drugi zespół. Ja nie jestem zwolennikiem wybiegania dwa kroki w przód i mówię o drugiej lidze, kiedy jest się w czwartej, więc najpierw trzeba znaleźć się w trzeciej. Natomiast z drugiej perspektywy powiem, że i o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy, czy lepiej być ligę wyżej i walczyć o przetrwanie, czy lepiej być wiodącym w danej lidze. Oczywiście uważamy, że poziom trzeciej ligi to jest to środowisko, które dla zawodników Akademii byłoby rozwojowe i byłoby takim dobrym wprowadzeniem do piłki seniorskiej. Natomiast jak już mówimy, czy walczymy o utrzymanie w drugiej lidze, tak naprawdę o przetrwanie często, czy jesteśmy wiodący w trzeciej lidze, to dzisiaj dla stylu gry, dla rozwijania zawodników, dla budowania umiejętności, ja bym powiedział, że lepiej być wiodącym zespołem w trzeciej lidze, gdzie ten swój styl gry się narzuca i te umiejętności, które pożądamy później w pierwszym zespole, można rozwijać. Natomiast wiadomo, że te dyskusje są w pewnym sensie odwieczne. Poza samym drugim zespołem pamiętajmy jeszcze o systemie wypożyczeń, który też będziemy w klubie rozwijać. Do tej pory on nie istniał, no bo nie za bardzo było kogo wypożyczać. Może ten Rąbek Tajemnicy, no właśnie. Jak już obiecałem, znaczy nie obiecałem, ale powiedzmy, że zostałem z tego zmuszony, to powiem tak. Dzisiaj jest trenerem Niedźwiedziem, pomimo to, że on jest na wakacjach, czemu życzę mu odpoczynku, ustaliliśmy zawodników, których z pozycji 1 będziemy do Widzewa pozyskiwać. No i to jest ten Rąbek Tajemnicy. Na tym skończymy. Jeden z nich jest brunetem. Myślę, że dwóch może nawet być. Proszę, szukamy. Transfermarkt. Czyli tak, blondyni już odseparowani, rudzi już odseparowani, został tylko baza 10 tysięcy brunetów w zawodowym futbolu. Tym wesołym akcentem kończymy dzisiejszy robotniczy talk show. Moimi gośćmi byli Tomasz Wichniarek, dyrektor sportowy Widzewa Łódź. Dziękuję bardzo. Maciej Szymański, dyrektor do spraw rozwoju sportu Widzewa Łódź. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję przede wszystkim wam, naszym widzom, kibicom naszego klubu, którzy bardzo licznie dzisiaj zasiedli przed odbiornikami, przed urządzeniami mobilnymi i oglądali nasz dzisiejszy program. Dziękuję za wszystkie pytania zadane telefonicznie, na Twitterze. Mamy nadzieję, że udało się zadać ich jak najwięcej. Jesteście usatysfakcjonowani. No ja myślę, panowie, że jest pewne, nasi kibice są bardzo, ale to bardzo konkretni, jeśli chodzi o te pytania i myślę, że nie jeden dziennikarz mógłby się od nich uczyć. To jest na pewno... Dobra konkluzja. Po tych dwóch dniach tak możemy stwierdzić. Tak, dokładnie. Kończymy etap przedstawiania naszych nowych sterników w pionie sportowym i panowie, zamykamy was w piwnicy i do roboty, że tak powiem. Chyba tak, koniec z aktywnościami medialnymi. Ja dzisiaj szybko do domu wrócę. No cóż, no to ostatni dzień dzisiaj na taki odpoczynek. Jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście z nami. Widzimy się już niedługo. Do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy. Do widzenia.